Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i Przemek Przemo Przemek. I dzisiaj mówimy o grze Slyville. Slyville jest to gra dla 3 do 5 graczy, którą wydaje Hexy Studio. Hexy Studio tak naprawdę ją wydaje, albo raczej walczy o jej ufundowanie, tak, na Zagram w to. Szczegóły pojawiają się na kanale YouTube'owym Zagram w to. Nie mówimy tutaj o tym, mówimy o grze. Tak. Ale oczywiście, jak Was zainteresuje, to sprawdźcie, bo będzie można wspierać jej wydanie. Jest to gra, i przygotowałem się z instrukcją, żeby się nie pomylić, jest to gra, w której autorami są, uwaga, Dominika Gerasimiak, Justyna Leszczyńska, Marek Daniluk i Mateusz Romach. Czyli taka cała jakby grupa. Czy tam ktoś z kimś jest sparowany? Nie mam zielonego pojęcia, niestety, przepraszam, nie znam. Ale są dwa małżeństwa. Cztery osoby, nazwiska się nie pokrywały żadne, więc może być tu problem, ale cztery osoby, które zaprojektowały tą grę. Ilustratorem jest Tomek Larek, bardzo ładna kreska. I jest to gra właśnie taka o byciu przebiegłym, o byciu sprytnym. O byciu slajwi. I teraz tak, w tej naszej miejscowości mamy różne postacie, różne jakby osobowości. Każdy z graczy wciela się w taką jedną postać, dostaje pionek w swoim kolorze, mamy planszę, każdy ma też zestaw identyczny, 7 kart oraz mamy zestaw kart wydarzeń. I mamy przygotowaną rozgrywkę, gdzie w każdej jakby z 5 dzielnic gry mamy misję, zlecenie do wykonania oraz już my zabraliśmy nasze startowe miejsce, startowe pola i mamy pewne startowe surowce. Celem gry jest zdobycie 100 punktów, które zdobywamy poprzez realizowanie misji, a misję realizujemy za pomocą surowców, a wszystko się dzieje za pomocą zagrywania ukrytych kart. Gra będzie podzielona na rundy i w każdej rundzie będziemy mieli gracza rozpoczynającego. Ten gracz rozpoczynający ma dwie funkcje. Tak. Ma pewne dwie przewagi, ale też ma troszeczkę gorszą sytuację, bo jest pierwszy. Gracz rozpoczynający dociąga kartę zakrytą specjalnego wydarzenia, zagrywa ją w jednej z dzielnic zakrytą i rozpoczyna rundę. I teraz gracze w 3- i 4-osobowej rozgrywce będą zagrywali po 4 karty, w 5-osobowej po 3 karty i to są po prostu 3 kolejki. A więc ja sobie teraz wybieram, żeby sobie zagrać kartę na przykład tutaj, tak? Potem Przemek wybiera, potem gracz numer 3 wybiera i tak lecimy 4 kolejki. Zagrywamy karty oczywiście na puste dzielnice, ale też możemy zagrywać na dzielnice, na których ktoś już był. Możemy się tam próbować domyślić, co kto zagrywa i tak dalej, i tak dalej. I gdy przejdziemy przez te 4 kolejki, zaczynając od pola, które jest tutaj oznaczone, rozpatrujemy daną jakby dzielnicę, odkrywamy karty i wtedy patrzymy, co tam się wydarzyło. Tak. I teraz tak, może to, co się dzieje w dzielnicy, być jakby dotknięte wydarzeniem, które coś tam blokuje, ktoś coś tam zmienia, a tak to rozpatrujemy karty, które gracze zagrali zgodnie z numerami. Prawda? Tak, z inicjatywą. Jeżeli gracze zagrali takie karty, 1, 1, 2 i 5, to wówczas najpierw rozpatrujemy jedynkę. Mamy akurat dwie jedynki, co oznacza, że gracz, który rozpoczyna, wybiera, kto pierwszy wykona turę. Czyli ja wybieram siebie, że pojadę pierwszy, ale gdyby nie było mojej karty, to naturalnie idziemy 1, 2 i 5 po prostu. I rozpatrujemy te karty po kolei. I te karty są proste. Jedynka pozwala albo zablokować kartę gracza w tej dzielnicy, lub pozwala, ta, która była zagrana, lub pozwala wyprosić kogoś z tej dzielnicy. Dwójka pozwala wejść do tej dzielnicy swoim pionkiem. Jak byłem gdzieś indziej, to po prostu przechodzę i ciebie wyrzucam. A więc mam dwie korzyści. Dla siebie zmianę, dla ciebie wypchnięcie z planszy. Karta numer 3 pozwala realizować większe zlecenie, zaznaczone na pomarańczowo, na złoto. Karta numer 4, zlecenie zaznaczone na srebrno, czyli te mniejsze zlecenie. Jak gracz zrealizuje to większe zlecenie, musi zapłacić odpowiednie surowce, bierze punkty, kładzie przed sobą, odkrywa się nowe zlecenie od razu. Karty 5 są aż 3, ale mają różną wartość. Mają wartość 2, 3 lub gdzieś tam była moja trzecia karta, tutaj jest. 2, 3 lub 4 monety i kto najwięcej tych kart w sumie zagrał, największą wartość tych kart zagrał, zbiera surowce, które się zebrały. Na początku w każdej dzielnicy kładziemy jeden surowiec, ale jak nikt go nie zdobędzie, co jest możliwe, to potem pojawia się nowy, a więc już nagle to miejsce jest bardzo korzystne. W ten sposób walczymy o te wszystkie dzielnice. Kolejny gracz jest graczem rozpoczynającym, kolejna dzielnica będzie dzielnicą, w której rozpoczynamy i gracze dostają po jednym surowcu tam, gdzie stoją swoim pionkiem, a więc mają stały przychód. I tak naprawdę koniec. Gracz, który pierwszy zdobędzie, kończymy grę po rundzie, tak, w której ktoś zdobył co najmniej 100 punktów i kto ma ich najwięcej, wygrywa. Proste zasady i cały jakby fun, można powiedzieć, cała zabawa wynika z tego, co się dzieje de facto w samej grze. A więc Przemek,
Jakie masz ty wrażenia z gry? Po tym ja podzielę się moimi. Ja mam trochę skażenie do Colt Express. Tak. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie każdej z tych kupek kart. Tam wygląda to troszeczkę inaczej oczywiście, natomiast tutaj wciąż patrzymy, jakie są karty i zgodnie z inicjatywą rozpatrujemy je. One się nawzajem mogą na siebie wpływać. Mhm. I jakby to jest chyba takie właśnie serce tej gry, że my w ten sposób próbujemy nad planszą trochę przewidzieć, zaobserwować gracza, czy on tutaj idzie bardziej taką kartą, czy nie taką. Możemy to zaobserwować po prostu z jego twarzy, czy z tego, w jaki sposób się zachowuje i co mówi, ale też chyba bardziej właśnie z tego, jakie ma na przykład surowce, tak. Więc możemy przewidzieć, w jaki deal chciałby tutaj pójść na planszy. Czyli jest takie realne, growe obserwowanie, tak. I jest też takie wyczuwanie graczy ponad, czyli innymi słowy, ja mogę też ci powiedzieć, nie? Słuchajcie, tak. Idę tutaj, tak? I ty chcesz tu zagrać, ja mówię, weź tam nie idź, albo tak. Chcesz iść po to, bo ja to biorę, ja to wygram. Tak. Prawda? Mhm. Czyli jest też tego typu gra, albo gra pod tytułem ty myśli, że ja myślę. No, okej, okay, tak. Mów dalej. W której oczywiście z racji tego, że możemy się umawiać, to możemy się zdradzać. Tak. Więc możemy blefować, możemy się teoretycznie ponad stołem paktować i te pakty zrywać. Tak, bo ktoś ma więcej punktów, a więc ja mówię, iść na niego, gra, który rozpoczyna tak. I wybiera, jak jest konflikt między innymi graczami, to on też wpływa, ale też można go próbować jakoś przekonać i tak dalej. Więc ostatecznie jakby cały ten ruch polega na tym, że próbuję z tego całego rozdania, z tych wszystkich dzielnic wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, jednocześnie tobie jak najbardziej przeszkadzając, ale tak. Wciąż zagrywamy tylko 4 karty. Nie mogę być wszędzie, nie mogę wszystkiego wygrać, więc no właśnie. Tutaj jest ten taki slajwi trochę. I fajne jest to bardzo, że gracze, jakby ja mam takie uczucie, że pomimo tej prostoty tych wszystkich 7 akcji, kart i planowania tych rzeczy, które się dzieją, to nie jest dla mnie nigdy od razu oczywiste, co ja zrobię. Tak. I ja muszę się dostosowywać. Czyli innymi słowy myślę, dobra, idę w wysokie wartości tych monet, to zdobędę sobie tam jakieś surowce. Ale widzę, że są otwarte lokacje, w których można łatwiej coś zdobyć. Albo na przykład... Kurczę, czuję, że ty teraz dużo punktów wyciśniesz, to ci może przeszkodzę przy okazji, albo obronię się gdzieś, gdzie czuję, że ty chcesz mi przeszkodzić. Tak. Nie? Więc to jest takie, dużo jest takich małych, prostych smaczków w tej grze, gdzie operujemy no, taką zamkniętą bardzo polą kart. Tak. Nie? Więc gra jest bardzo prosta, bardzo, ale naprawdę. W tej swojej prostocie ma bardzo ciekawe opcje do wykonania. Tak, także tutaj zasady ja wytłumaczyłem całe. Ja wytłumaczyłem wam całe zasady, oprócz tego, że mamy ikonki na tych kartach wydarzeń i one jakby sprawiają, że też jest jakaś taka nieprzewidywalność i nutka zagrożenia, ale fakt, że to jest od 3 graczy wzwyż, sprawia, że rzeczywiście zawsze jest 2 na 1, 2 się bije, 3 nie patrzy i tak dalej, nie? Ciekawe jest też to, że ty jako pierwszy gracz, powiedzmy, na samym początku wybierasz pierwszą dzielnicę, ale ona później już idzie zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli to oznacza, że... Tak. To się rozpatrzy pierwsze, to drugie, trzecie, czwarte, czyli jeżeli stąd dostanę jakieś surowce, tak. No to one może mi się przydadzą, jak chcę zrobić deal tutaj, ale w drugą stronę to nie działa. Jak stąd dostanę surowiec, który potrzebuję, żeby zrobić deal tutaj, no to nie zadziała. Więc jest tutaj też taki trochę push your luck, czy mi się uda czasami, bo mogę iść po jakiś deal mając surowce i po prostu może sobie idę. Może mniejszy linii oporu, wtedy najłatwiej cię wyczuć. Tak. Tak? Ale też potencjalnie mniej zrobisz. Tak. To, co powiedziałeś, też zapomniałem, to jest ciekawe rzeczywiście, że idziemy w tej kolejności, więc ja widzę, że ty tu idziesz, nie stać ci na deal, więc chyba mogę tu z tobą sobie wejść bezpiecznie. Ale nie, bo ty może tu zdobędziesz coś i cię stać i tam mnie wyprzedzisz, bo jesteś pierwszy. I to ryzyko właśnie też czasami może polegać na tym, że ja zakładam, że tu zdobędę, więc zakładam, że tutaj ten deal zrobię, ale muszę się spieszyć, bo na przykład ty wygrasz, nie? Więc ja... Więc też nie mogę grać tylko pod siebie. To przeszkadzanie jest takie naturalne w tej grze, nie? I też to, co jest ciekawe, że to zakładanie... Czy mi się uda, też wynika z tego, czy wy tam poszliście i co wy robicie. Czyli to jest cały czas pod jakby to planowanie, obserwowanie i interakcja. Tak, nie? No jakby przez to, że to jest gra też od 3 graczy, nie ma 2, no to nie jesteśmy w stanie zrobić ja swoje, ty swoje i się rozchodzimy. Musimy na siebie... Bo jeżeli jeżeli ty nie jesteś jakby interakcyjny, nikomu nie przeszkadzasz, to oznacza, że być może oni będą przeszkadzać tobie, ale sami są zupełnie wolni i niezobowiązani, jakby nie mają żadnego problemu. Nie? Tak, albo nie jak przeszkadzasz, będziesz bezpiecznie szedł tylko na jedno pole, no to masz dużą szansę, że weźmiesz tą jedną rzecz, którą chcesz, ale tu chodzi o to, żeby w kilku miejscach coś zdobyć. Nawet nie chodzi o to, żeby tylko zdobyć, ale jeżeli poszedłeś mocno w jedno miejsce, to znaczy, że bardzo ułatwiłeś dostęp do innych
miejsc pozostałym graczom, nie? Tak. No więc tu jest taki, przez cały czas jest takie przeciąganie linii. Tak. I to wszystko jest w bardzo prostej, bardzo ładnej, bardzo radosnej oprawie, w której tego poziom tego, powiedziałbym, interakcyjnego przeszkadzania sobie i wbijania troszeczkę, może noże w plecy to za dużo powiedziane, ale poziom tej interakcji między wami zależy też w pewnej mierze od was, nie? Mm-hmm. Czyli innymi słowy, na pewno ona będzie, na pewno będziecie to przeszkadzanie na takim prostym, przyjemnym poziomie, ale jak jesteście bardzo interakcyjni, to będziecie zawsze, ty zagrasz kartę, a ja za tobą, prawda? I ty gdzieś tu pójdziesz, a ja tam za nim, więc to... Mocno interakcyjna gra, ale na pewno to nie jest gra, po której mamy jakiegoś takiego moralnego kaca, ponieważ ona trwa szybko, ja nie zdążę się jakoś bardzo, związać i obrazić, że ty mi teraz popsułeś całe ruchy, bo to jest bach i koniec, nie? 30 minut do 45 maksymalnie w pełnym gronie, jak byśmy długo się tam gdzieś przepychali, także... Tak wygląda Slyville, taka powiedziałbym... pod kątem wizualnym i pod kątem zasad, taka gra rodzinna, ale z pazurem takim właśnie tego... Tak, dla gracza to może nie będzie główne danie, ale to na pewno nie będzie też przystawka. To będzie coś. To będzie taka, takie drugie śniadanie, taka jednak przekąska. Taka, w sensie, znaczy nie przekąska. Pikantna. Taka, no, takie... Mm. Kulinarne porównania zawsze łatwo nam wchodzą, prawda? Ułatwia mi to bardzo opowiadanie o grach. Tak wygląda Slyville. Obczajcie, zagram w to. Też obserwujcie, jak tam sytuacja wygląda z kampanią, żeby wspierać tę grę, żeby się ufundowała. Naprawdę warto. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.